Cześć, witajcie w kolejnym złym odcinku. Zabrałem się parkowania przed bramą. Nowe rękawiczki. Żeby nie było, że na biedaka, że GoPro jest, a na rękawiczki nie ma. O proszę. Ktoś mi poodkładał. Co mi tu ktoś poodkładał? Nic ciekawego. Stara maszynka? Do mięsa? Do makaronu? Do czego to będzie? Do makaronu? Do mięsa? Ciężko powiedzieć, to raczej chyba samoróbka. Ale taka dość fajna z tego co widzę. Pała. Śruby jako kliny. Wiadomo, musi być. To coś było próbowane przecinać. Jeszcze raz, to była próba przecięcia. No. Ciekawe co ktoś. Albo ktoś pelet próbował na zimę targać. Też tak może być. Dobra, zobaczymy co tu jeszcze na grubym. Lecimy na cienkim, bo dziś nie ma dużo czasu niestety. Proszę bardzo, ostatnio. Ale mnie oszukali. Ja mówię, że ostatnio szukałem, a tutaj. Aj, tutaj bach. Jeszcze nie wiem czemu, bo jeszcze tego GoPro tak do końca nie ogarniam. Czemu teraz mam nagle 1% baterii? Ale najwyżej będziemy coś kombinować. Ej, jakiś lokat mi się coś tu włączyło. A tu coś. A, to miałem w ogóle pokazać. Co to kurde w ogóle jest? Do ćwiczeń? Z siłowni? Chyba tak. Czekajcie. No. Ej, tu jest cały kompletny osprzęt siłowni. Gdzieś tu pewnie atlas będzie. No to są na ten. To będzie atlas? Czy tamto będzie atlas? Może tamto będzie atlas? Kurde, ja pierdzielę. A tego się nie spodziewałem. Tu jest chyba jakiś rowerek. Obciążniki przyspawane to wyleciały. No i jeszcze. Takie cudo. Dobra, chodźmy zobaczyć co się dzieje na cienkim. A co się na cienkim dzieje? Stara lampa. Jeszcze stara naftowa, ale bez szybki. Już patrzymy. Ale bez flaków. Jakiś ogrzewacz olejowo-elektryczny. No, też widać starszej daty. Więc pewnie działa. Mieszadło. Mieszadło kogo? Pan sam. Nie wiem. Czy ja sam, czy nie sam. O! McAllister. Młot do kucia McAllistera. No to już ciekawiej. Pewnie spalony, ale. O, tu mamy więcej skarbusiów. Proszę bardzo. Części makity. Devolta, tylko. Devolta chyba się powinno czytać. Czekajcie, muszę to wszystko jakoś tutaj położyć gdzieś. Nie. A. Nie, Devolt może nie. Coś tu jeszcze leży? A, tu jest jeszcze Orbitrek. Teraz go zauważyłem dopiero. Orbitrek. Jeszcze tak na luźno patrzę. Co w tych skarbach by tu było?
Byłoby coś? Nie byłoby coś? Chyba nie, chyba najciekawszy jest ten McAllister do kucia. Wiecie, można by zrobić fajny odcinek, że ile za remont, ile można sprzedać później, ile stracić. No to też tak może mieć. Tutaj coś mamy. Pilniczki małe, większe. Ale nic z tych rzeczy. Dobra, sprawdźmy sobie tego. A tu chyba jest problem. Siedem i pół kilograma. Razy 3 to było 7 razy 3 to będzie 21, czy tak koło 3 dyszek. Zaryzykować? Nie zaryzykować. Nie mam za dużo czasu, a można by na szczoty popatrzeć, co tam się nie dzieje. Kurczę, ale to może być... Właśnie to jest takie właśnie, nie wiem. Brać, nie brać, bo to może być naprawdę fajny sprzęt. Z racji tego, że chyba dzisiaj nigdzie już indziej nie pojadę. A co tu jeszcze ciekawego? Coś od Busha jakoś, cewyczka. Nie, to nie cewka. Nie, cewka, 12. Z racji tego, że nigdzie chyba dzisiaj już nie pojadę, to może byśmy wzięli tego McAllistera. Dobra, odłożymy go tu i pójdziemy jeszcze zobaczyć, co jest dalej. O, klin jakiś? Ci cholera. Co w torbie, po dziadziusiu? Ciekawego. Nic tutaj też nic ciekawego. Zobacz, o, sanki. Zima idzie, a kurde, już ludzie sanki zrzucają. A rok temu pamiętam, jak chciałem w zimie sanki kupić, to masakra. Nic. Zero, nul. Sanek nie szło znaleźć. Ale w końcu kupiłem. Co prawda po zimie, ale... Ale kupiłem. O, kolejny. Orbiter czy rowerek? Rowerek będzie. Jakiś komputer tam jeszcze coś? Ale też chyba wypruty. A tutaj coś. Nic nie widzę. A wy coś widzicie? Nie, też nie. Od lawety chyba, co? R10, no. Może być od lawety. Takie małe cudemko. Tam warto iść? Nie warto? Dobra, to chyba nic, ale tu jeszcze widziałem co ja tu widziałem, franie naszym widziałem. Franiuśkę. A tu coś. Też nic, dobra. No trudno. Raz jest tak. No ja mam McAllister. Jeszcze zobaczyłem, może jeszcze skoczę do Andrzeja, no. Taki mniejszy złom. Dobra, nie przedłużam. Biorę McAllistera. Lecę na wagę, płacę i zobaczymy, co się stanie. Cześć i witajcie na podsumowaniu. Dam was na statyw. Będzie mi lepiej. No. Tyle się udało upolować, no, z pustego tej Salomon. Z ciekawości, póki pamiętam,
Waga tutaj napisana katalogowa 7,4. Mi na badze wyszło 6,5. No, akurat w tą stronę nie będę się kłócił, czy dobrze, czy źle. Ale to taka tylko dygresja. No co, mamy młocik. Młot. McAllistera. Tutaj jest coś z częścią wybierającą, nie tak? Podejrzewam, że tutaj powinien być ten taki, co się wciska. Coś jak w tym samym Boschu to było. Ale nie ma. No, teraz chyba się dopiero bieg zmienił. No, a teraz właśnie nie. No nic. Będziemy to patrzeć na pewno na perełkach. Ogólnie nie wygląda to tragicznie, przynajmniej z zewnątrz. Widać, że coś tam nawet w cegle czerwonej kół. 1500 W. Wiadomo, że to jest chińska produkcja, no bo to jest dla Castorama, ale te McAllistery, kurczę, one naprawdę fajnie hulają. Kabel obcięty. Pytanie tylko... No sam jestem ciekaw, czy to będzie działać, czy nie. A jak nie będzie działać, to ile będzie kosztować naprawa? Czy to się w ogóle opłaca? No ja płaciłem po 3,50 za kilogram. To 20... Kurczę, nie pamiętam. 20 parę złotych. 22 czy coś takiego wyszło. No i ciekawy jestem, jak to będzie. Tutaj też nie ma źle. No nie wiem. No tak wziąłem właściwie. Nie dlatego, że nie było nic. Bo trudno, nie ma to nie ma. Ale chciałem właśnie... Nie wiem, czy ja bym to mówiłem, czy nie mówiłem. Chciałem właśnie zrobić takie ten, że kupuję, ile by trzeba włożyć za remont, włożyć w remont właściwie, tak powiem powiedzieć, i czy to się opłaca, czy to ma sens. Nie wiem, kurczę, zobaczymy. 22 zł na razie, no to powiedzmy sobie szczerze, za taki młot nie ma źle. Zastanawiam się, czy to obudowa to będzie aluminium, czy jakieś inne badziewie. Mam tu coś na magnesie? Chyba to nic nie mam z magnesem. Więc nie sprawdzę. Nic tu nie mam z magnesem. Kurde, ale bieda. No, dobra. Więc nie nudzę. Raz jest tak. Dzisiaj jest tak. Trudno. No, może następnym razem będzie lepiej. Albo i nie. Zobaczymy. Dobra. Dziękuję wam za dzisiaj. I z tym się na pewno widzimy na perełkach. Tylko wiecie, ja już mam tyle tego nazbierane, że muszę się odrobić. Z tym się widzimy na perełkach. A ja się z wami... Żegnam. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam serdecznie.